Witam Państwa bardzo serdecznie. Angelika Czernyż-Dmańska, obserwator nadodrzański. Znajdujemy się w ten piękny, słoneczny poniedziałek na lotnisku w Chojnie, bo przed nami bardzo ważne wydarzenie. Lipcowe wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciele z Chojny. Z nami jest Pani Basia Bakalarczyk, organizatorka tego wydarzenia. No, chyba tak. Witam serdecznie. Witam. Co to za wydarzenie? Może pokrótce Pani nam opowie. Szykujemy dla Państwa pierwszy taki w naszym rejonie piknik rodzinny z licznymi atrakcjami prozwierzęcymi. W związku z tym, że w dniu 1 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa, postanowiliśmy uhonorować to u nas w wyjątkowy sposób. Zapewniamy Państwu szereg licznych atrakcji. Zapraszamy całe rodziny, mnóstwo atrakcji dla dzieci w każdym wieku. Będziemy organizować wystawę psa nierasowego, w której mogą wziąć udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Fantastyczny bieg terenowy, w którym również mogą wziąć udział, ale już starsze dzieci. Znajdziemy tutaj miejsce dla przedstawicieli różnych działalności prozwierzęcych, stoiska z akcesoriami, stoiska z sąsiednich i okolicznych stowarzyszeń, które również działają w podobnej sferze jak my, ratując bezdomne i bezbronne zwierzęta. Mnóstwo atrakcji dla, jak już wspominałam, dla dzieci. Będzie nasza lokalna gastronomia, która będzie nas tutaj obsługiwać przez cały dzień. A jaki jest cel tego wydarzenia? Generalnie chodzi nam o to, żebyśmy pozyskali wsparcie i techniczne, i finansowe, i materialne, i przygotowali nasze stowarzyszenie do przyszłej zimy, tak? To jest dla nas w tym momencie już punkt czasowo krytyczny. Poprzednia zima była naprawdę bardzo sroga i bardzo ciężka dla nas i dla naszych podopiecznych i w tym roku chcemy się zawczasu do niej przygotować i znacznie lepiej niż to miało miejsce rok temu. I liczymy na to, że spotkamy tutaj mnóstwo ludzi, przedstawimy siebie jeszcze z lepszej strony i razem będzie nam jakoś tak łatwiej przygotować nasze zwierzęta i nasze miejsce do nadchodzących miesięcy zimowych. Obecnie pod opieką stowarzyszenia pupili ilu mamy? Na dzień dzisiejszy 5, na dzień jutrzejszy już 7. Jakie opieki one wymagają? Czego wymagają? No na pewno podstawą jest to, że jesteśmy tutaj 2-3 razy dziennie. Przyjeżdżamy rano, one muszą wyjść na spacer, muszą się załatwić, trzeba im posprzątać, trzeba je nakarmić, wymienić im wodę. Chorują, więc wozimy je też do lekarza, musimy się nimi opiekować, jeżeli coś im dolega. No i być z nimi, tak? One też niesamowicie tęsknią i ten czas, który my możemy im poświęcić przed pracą, po pracy, w międzyczasie, no to są takie wyliczone dla każdego minuty podzielone na odpowiednie partie, żeby każdy miał coś z tego swojego życia, ale naprawdę bardzo tęsknią, tak? Bardzo im brakuje kontaktu z człowiekiem i jak tylko widzą, że podjeżdża któryś z naszych samochodów, to już jest szaleństwo i niesamowita radość, a my musimy ten czas jeszcze podzielić na nich wszystkich, żeby każdy uczciwie dostał swoją porcję. Wspominała tutaj Pani o biegu. Ten bieg będzie to bieg terenowy. Może opowie nam Pani szczegóły tego biegu. Jak to będzie wyglądało? Około godziny chyba 14:30 rozpoczniemy zbierać się w punkcie zbornym. Bieg terenowy będzie miał od 6 do 8 km. Jeszcze dokładnie doprecyzujemy trasę. Na trasie w terenie leśnym bądź polnym będą na nas czekały przeszkody terenowe. Fantastyczne wydarzenie, niesamowicie w ogóle widowiskowe. Na każdej przeszkodzie terenowej będzie czekał wolontariusz z aparatem, robiąc pamiątkowe zdjęcia. Przeszkody będą polegały na tym, że będzie się trzeba gdzieś przeczołgać, gdzieś przez coś przeskoczyć, wskoczyć do wody niezbyt czystej. No i nie zapominajmy, że cały czas jesteśmy połączeni smyczą z partnerem, czyli z naszym psem, tak? Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić, to jest to, że stajemy na starcie w parze, czyli przewodnik i pies. Ten bieg się będzie odbywał tutaj na tym terenie, tak? Tak. Na terenie obok stowarzyszenia. Proszę mi jeszcze powiedzieć, w jaki sposób można się zgłaszać na ten bieg? W połowie czerwca zostanie uruchomiona karta zgłoszeniowa, która będzie dostępna u nas na stronie facebookowej i na stronie Centrum Kultury Chojna. Będzie można się zgłosić również bezpośrednio na miejscu poprzez wypełnienie karty startowej, gdzie jednocześnie podpisujemy oświadczenie, że ponosimy pełną odpowiedzialność za stan zdrowia swój, jak i swojego psa i jesteśmy świadomi wszelkich możliwych konsekwencji udziału w takim wydarzeniu, tak? To jest też bardzo ważne.
W wydarzeniu będą mogły wziąć dzieci powyżej 15 roku życia za zgodą rodziców. No i tak pokrótce, na szybko, że zwracamy się też o zdrowy rozsądek, o pamiętanie o tym, jakie preferencje, jakie możliwości ma nasz pies, tak, żebyśmy też pamiętali o tym, w jakiej jest kondycji, przygotowali go do takiego wydarzenia odpowiednio. Żeby też nie przeciążyć. Absolutnie, no musimy pamiętać o tym, że to też jest miesiąc letni, więc trzeba pamiętać o tym, że piesek musi być naprawdę w dobrej kondycji, żebyśmy takiego, jak nasz tu prosiak, nie wyciągnęli prosto z kanapy na taki off-road, bo to by było na pewno dla niego za ciężko. W każdej chwili można jeszcze Państwa wesprzeć od strony organizacyjnej, gdzie można się zgłaszać, do kogo można się zgłaszać i jak to wsparcie mogłoby wyglądać? Potrzebujemy na pewno wsparcia z takiej dużej technicznej strony, tak? Na tyle, na ile jest to możliwe, jesteśmy już zorganizowani, ale na pewno przydałoby nam się wsparcie w choćby budowaniu toru przeszkód, tak? Zwłaszcza tej dla mnie najważniejszej, dla nas najważniejszej przeszkody wodnej, gdzie trzeba wykopać naprawdę dużą dziurę, zabezpieczyć ją, zalać wodą, później ją trzeba osuszyć, zasypać. Więc gdyby ktoś miał taką możliwość i chciał użyczyć nam ciężkiego sprzętu do takiego działania przed i po wydarzeniu, to byłoby fantastycznie. Przydałoby nam się również zaplecze finansowe, które pozwoliłyby nam na szerszy zakres działań. Zachęcamy wszystkich lokalnych i nie tylko przedsiębiorców do wsparcia nas, do zamieszczenia swoich banerów reklamowych na tym wydarzeniu. Można się zgłaszać pisząc do nas maila, wiadomość prywatną na Facebooku bądź dzwoniąc pod numer telefonu, który jest dostępny zarówno na wydarzeniu, jak i na plakatach dotyczących pikniku. I no, szczerze, serdecznie zachęcam i zapraszam do takich działań. Moim i Państwa gościem była pani Basia Bakalarczyk ze Stowarzyszenia Chońskiego Psiaciele. Ja również bardzo serdecznie w imieniu swoim, całej redakcji zachęcam Państwa do udziału w tym wydarzeniu, bo to bardzo ważne wsparcie dla naszych pupili i czworonogów. No i bardzo humorzaste, uśmiechnięte wydarzenie, w którym na pewno nie zabraknie dużo zabawy, dużo radości. No i warto przyjechać i miło spędzić tutaj czas. Serdecznie zapraszamy.